Halo, dzień dobry. Wprowadzono łateczkę 1.30, która jest generalnie wprowadzona, ale nie jest jeszcze aktywowana. Ale na samym początku widać już nowy ekran startowy War Stories, więc z takiego przecieku, dziękuję bardzo za przeciek, mogę już powiedzieć, co będzie w patchu. Trzy nowe historie wojenne. W jednej z nich gramy artylerią. Podobno niezła zabawa. Powracają mapy w okowach lodu. Berlin. Prochorowka zima. I dochodzi nowa mapa El Alamein z historii właśnie wojennych. Następnie wchodzą nowe pojazdy. Tutaj mamy z 2017. Na rykoszecie opisane, czyli to jest Skorich, czy nie wiem jak to się dokładnie czyta, kierowiec jeden, taki Is-3 zezowaty. Ktoś sobie może spisać i wkleić, żeby przeczytać. Tu są jego parametry, pancerz kadłuba 140, 160, 120, 160. Nie wiadomo, które z nich będą, czy będą takie same w ogóle. Pancerz wieży 195, 120, 720 koni, 47,5 tony, 360 metrów zasięg widzenia, zasięg sygnału 730. Co my tu mamy? 390 uszkodzenia, 122 mm, działo 221, penetracja 270 na goldzie. 13 sekund ładowania. No zobaczmy oczywiście, jak to będzie na konsoli, czy to będą te same parametry, czy też nie, ale będzie on na pewno. Następna rzecz, wchodzi Atomic Centurion, czyli Centurion, który został wysłany na test bombki atomowej. Jakby ktoś chciał, to sobie może przeczytać również o tym. I on będzie również w takiej skórce, takiej rdzy. Będzie kolejny czołg premium. Jak i Nomad Somuła. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten. Somuła SM. Podobno nie za dobry. Jak i ten Atomic Centurion również. Tak więc tak to wygląda. No i El Alamein, mapka z War Stories. No tu jak najbardziej fajnie, no bo coś nowego jednak, prawda? No ale tak to generalnie wygląda. No mapy ok, fajnie. War Stories. Nie przepadam. W ogóle dla mnie to jest. Mogłoby tego nie być. No i te pojazdy premium, no to już normalka, nie? Że co patch, co chwilę coś nowego, więc tak naprawdę nie zmienia się zbyt wiele, ani nie idzie to na plus. No gra już ma blisko 58 giga, więc to jest też zastanawiające, bo już ten próg 50 giga przekroczono, więc czyżby coś tam zadrżało w tym, jak to się mówi, w tej blokadzie 50 giga. No zobaczymy, jak to będzie. No, to na tyle. Dzięki bardzo. Na razie.